W ogóle to jest normalny, to jest mitoman. Tylko ja nie wiem, na ile w tym wszystkim jest jednak wyrachowania, bo on tą głupotą, on zarobił ogromne pieniądze na tej głupocie. No nie zadając ciosów, nie umiejąc walczyć, facet dostaje czwartą, bardzo dobrze płatną walkę. Uważam, że najlepiej płatną z tych wszystkich, które do tej pory miał. Nie prezentując nic. Gadaniem samych głupot. Gadaniem samych głupot. Więc jakby on jest jednak mistrzem tego szaleństwa. No. Natomiast myślę, że to moja misja polega na tym, żeby to szaleństwo już definitywnie z internetu wyeliminować.